Lucy jest w 5. miesiącu ciąży. Ty masz 4 miesiące, żeby ją przekonać, że powinniście być razem. Ale o czym ty mówisz? Przecież to jest niewykonalne. Ty wiesz, jak ona mnie nienawidzi? I ja zresztą też za nią nie przepadam. Jak ty sobie to wyobrażasz? Mnie to nie interesuje. Ja ci stawiam warunek. Albo będziecie mieszkali tutaj wszyscy razem, albo wynajmę mieszkanie i radź sobie sam. Ale tato, ty chyba nie bierzesz pod uwagę tego, że, nie wiem, ona mnie nie chce? Myślisz o tym, co ja czuję, albo co ona czuje? Ty nie masz pojęcia, co czujesz. I tak naprawdę sam nie wiesz, czego chcesz. A Lucy potrzebuje opieki, pomocy. I ty ją jej zapewnisz. No to widzę, że chyba jeszcze muszę sobie pracę znaleźć, żeby móc zapewnić byt rodzinie. No, bardzo dobry pomysł. Poważnie? Będziesz ojcem. Dziecko ma swoje potrzeby. Żona zresztą też. Ale jaka żona, tato? Co ty bredzisz? Kamil, nie tym tonem. 4 miesiące to sporo czasu. Po południu przewieziesz tu swoje rzeczy, a teraz zbieraj się. Podrzucę cię na uczelnię, do Lucy. Dzwoniłeś w ogóle do niej? Tak. I nie odbiera, wyobraź sobie. Napisała coś w stylu, nie chcę cię widzieć. No, no. I dlatego tam pojedziesz. Coś ci się nie podoba? Nie.